Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Moi drodzy, piękna Ewangelia. Pan Jezus na ostatniej wieczerzy, kiedy klęczał przed swoimi apostołami, mył im nogi, można mi powiedzieć, okazywał miłość, służył im i dał im przykład, jak należy służyć sobie nawzajem. Jak kochać, to znaczy nie szukać korzyści z tego, że się kocha. Szukać raczej korzyści dla tej osoby, którą się kocha. Pan Jezus, można by powiedzieć, żył całym swoim życiem, którą można nazwać proegzystencją, czyli życiem dla. Jego miłość bezinteresowna nie była miłością z powodu, że ktoś jest taki i taki, że nigdy nie zdradzi, że nigdy nie zawiedzie, że nigdy nie zgrzeszy. Nie. Bóg kocha miłością bezwarunkową. Kocha nas dlatego, że kocha, że nas pragnie, że tęskni za nami. Nie dlatego, że na to zasługujemy. I dopiero człowiek ogarnięty taką miłością, odpowiadając na tę miłość, staje się zdolny do miłości do tych braci, szczególnie którzy są trudni. Najpierw musimy przyjąć prawdę o tym, że jesteśmy kochani. Bóg nas kocha. Nienawidzi naszego grzechu, nienawidzi to, co nas niszczy, nienawidzi wszystkich naszych ran, które chce uzdrowić, ale kocha każdego z nas. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To słowo każdy jest bardzo ważne, ponieważ ono przypomina, że dla Boga jesteśmy wyjątkowi. Nie jest napisane, że wszyscy, ale każdy. To znaczy każdy z osobna. I zobaczmy, że Pan Jezus zaprasza nas do takiego bycia w intymnej relacji, takiej osobistej, takiej przyjacielskiej, żeby codziennie z Panem Jezusem rozmawiać. Przedstawiać Mu wszystkie swoje problemy, lęki, niepokoje, radości, żeby w tym wszystkim mógł uczestniczyć. I o cokolwiek poprosimy w imię właśnie swojego przyjaciela Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, to otrzymamy od Boga Ojca, otrzymamy Ducha Świętego, Ducha Miłości. To Duch Święty sprawi, że te wszystkie przykazania nie będą nakazem. Ani 10 Bożych przykazań nie będą nakazami i zakazami, ale będą obietnicami. I to przykazanie, które Pan Jezus nam dzisiaj daje, to Duch Święty sprawia, że ono staje się obietnicą Boga. Jeżeli będziesz przyjacielem, naprawdę przyjacielem Boga, to sam Bóg sprawi w tobie to, że będziesz w naturze miał miłość do swoich przyjaciół i nawet do nieprzyjaciół. Będziesz miał tę miłość nie od siebie, nie ze swojego serca, tylko z serca Pana Jezusa, który przelewa tę miłość do twojego serca. Zjednoczenie, szczególnie w cierpieniach, w odrzuceniach, szczególnie mszy świętej, kiedy to ofiarowujemy na ołtarzu, przychodzi też taki czas pocieszenia. Matka Boża przychodzi w różnych trudnych sytuacjach i chce być tą wspomożycielką.
kiedy modlimy się pod Twoją obronę, prosimy o jej wspomożenie. Efrem Syryjczyk już pisał o tym, że Maryja jest wspomożycielką. Święty Grzegorz z Nazianzu, patriarcha Konstantynopola, właśnie w IV wieku, też o tym wspominał, że Matka Boża jest wspomożeniem wiernych. Kiedy były trudne sytuacje dla Kościoła, przed rok 1571 i cudowna wygrana bitwa pod Lepanto 7 października była takim rodzajem wdzięczności Matce Bożej, bo stał się cud różańcowy. 7 października jest Matki Bożej Różańcowej. W 1816 roku papież Pius VII został uwolniony. 24 maja został uwolniony z niewoli napoleońskiej. Napoleon wcześniej uwięził papieża i zebrał wszystkich kardynałów, mówiąc, że zniszczy Kościół katolicki. Niestety w naszym hymnie dziwnie śpiewamy, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Jak zwyciężać Kościół? Podobno jeden z kardynałów wtedy powiedział do Napoleona, daj spokój, na pewno ci się to nie uda. Nam, kardynałom, się to nie udało, to tobie się to uda. Bramy piekielne go nie przemogą. Tak, Kościół jest niezniszczalny, ale można ludzi Kościoła rzeczywiście zniszczyć, niszczyć. Dlatego też prosimy Matkę Bożą, aby nas chroniła. Chroniła i modliła się za nas przed tymi właśnie atakami złych mocy. Święty Jan Bosko, który założył Salezjanów, założył też siostry Matki Bożej Wspomożycielki Wspomożenia Wiernych. Tak samo też właśnie Salezjanin, arcybiskup, kardynał August Chlont, bardzo miał duże nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W 1958 roku prymas Polski Stefan Wyszyński poprosił właśnie Stolicę Apostolską, żeby Polska w tych trudnych czasach mogła zwracać się do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Trudne czasy przeżywa też Kościół w Chinach. Chiny komunistyczne zakazują uczestniczenia w oficjalnym takim kulcie Pana Boga. Kościół katolicki jest prześladowany, jest często podziemny, chociaż teraz próbują ujawnić ten Kościół. Jest to bardzo trudny czas też dla Kościoła w Chinach. Papież Benedykt XVI ogłosił Matkę Bożą Wspomożycielkę Wiernych właśnie jako patronkę Chin. Dzisiaj też pamiętajmy o właśnie Chinach, żeby Kościół w Chinach, Kościół Męczenników był też dla nas przykładem takiego zaangażowania w obronie wiary. Kiedyś czytałem takie świadectwo misjonarza z Chin, który później musiał uciekać, kiedy przyszła tak zwana rewolucja kulturowa. To on prowadził lekcje religii, miał też dzieci, które przygotował do pierwszej Komunii Świętej. Te dzieci były u pierwszej Komunii Świętej i przyjmowały Pana Jezusa. Ale przyjechało wojsko, komuniści i od razu nakazali tym dzieciom zdejmowanie świętych obrazów, krzyża. Żadne dziecko się nie zdecydowało na to, więc zostały spędzone do kościoła. Ksiądz został w jakimś pomieszczeniu tego kościoła zamknięty na kłódkę. Natomiast te dzieci miały taką specyficzną katechezę. Otóż otworzono tabernakulum i przed tymi dziećmi wysypano Najświętszy Sakrament. Ten żołnierz, oficer powiedział, jeżeli ktoś tutaj przyjdzie do kościoła, zauważy, że ktoś przyjdzie, to go zastrzelę. No i zakazał przychodzenia do kościoła, przychodzenia na katechezę. Ksiądz miał być usunięty, czyli zabity. I ten ksiądz siedział w tym pomieszczeniu, widział przez takie szpary, co tam się dzieje w kościele i zauważył, że pomimo tego zakazu przyszła taka dziewczynka. Dziewczynka, która upadła na kolana, pochyliła się do samej ziemi i językiem wzięła jedną komunię świętą, przyjęła i długo modliła się. Jak to zobaczył żołnierz, ten oficer, podszedł do niej, przyłożył pistolet do tyłu głowy i strzelił. I kiedy zobaczył, jak
Najświętszy Sakrament zmieszał się z krwią tej dziewczynki, to niewinne ciałko dziecka i Najświętszy Sakrament połączone razem. Tak pękło jego serce, że poszedł do tego księdza, uwolnił go i powiedział, niech ksiądz ucieka z Chin, niech się ratuje, pomogę księdzu uciec. I powiedział tak, gdyby w całych Chinach, w każdej wiosce była taka dziewczynka, to nie byłoby w Chinach komunizmu. Diabeł boi się Najświętszego Sakramentu i dziewictwa. Boi się czystości, boi się świętości. Dlatego też dzisiaj Maryja szczególnie jest nam taką wielką pomocą, bo jest niepokalanie poczęta, jest niepokalaną dziewicą, jest matką, która przychodzi z pomocą. Moi drodzy, na koniec chciałbym przeczytać na dzisiejszy dzień taką myśl arcybiskupa Fultona Sheena, który właśnie też zachęca do tego, żeby przyjąć tą Bożą miłość, moc Ducha Świętego. My często trudzimy się, szukamy rozwiązań, a może potrzeba otworzyć się jeszcze bardziej jak żaglowiec na powiewy Ducha Świętego, żeby pokonać te przeciwne fale dzisiejszego świata. Posłuchajmy. Prowadzony przez Ducha. Istnieje różnica pomiędzy człowiekiem, który napędza łódź wiosłami, a tym, który pruje fale popychane dzięki żaglowi łopoczącemu na wietrze. Podobnie zachowuje się dusza, która żyjąc darami Ducha Świętego, napędzana jest bezpośrednio przez Boga, a nie przez własny rozum. Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź mnie we wszystkim, co robię. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.